W Działdowie przybywa dzieci. Dlatego rozpoczęła się przebudowa kolejnego przedszkola w mieście. W placówce przy ulicy Mrągowiusza powstaje nowe skrzydło, które pomieści 4 nowe sale. Jesteśmy na placu budowy, a konkretnie rozbudowy kolejnego przedszkola, konkretnie przedszkole numer 4 przy ulicy Mrągowiusza w Działdowie. I pytanie, które zadają mi mieszkańcy, czy rozbudową przedszkola można stymulować przedsiębiorczość w naszym mieście? Odpowiadam, jak najbardziej. Bo w dniu dzisiejszym, kiedy rynek pracy, kiedy na rynku pracy mamy bardzo dużo miejsc i tak naprawdę pracodawcy szukają pracowników, to dla pracownika, dla mieszkańca Działdowa najważniejsze jest to, co zrobić z dziećmi. W związku z powyższym tworzymy miejsca, nowe miejsca w przedszkolu. Tu powstanie ich dokładnie 100, będą to 4 grupy. Dzięki temu rodzice będą mogli spokojnie pracować. Rok 2017 był dla Działdowa przełomowy. Na świat przyszło aż 222 nowych mieszkańców miasta. Jest to wzrost aż o blisko 19% w porównaniu z rokiem poprzednim. Rozbudowa tego przedszkola jest również odpowiedzią na baby boom, a więc myślę, że większość z Państwa wie, ale ci, co nie wiedzą, to chciałem się pochwalić, że mamy bardzo duży wzrost urodzeń w Działdowie, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony i mam nadzieję, że ta tendencja utrzyma się przez najbliższe lata. Nowe skrzydło pomieści 2 gabinety do zajęć indywidualnych z logopedą lub psychologiem, pokój nauczycielski, szatnie, łączniki, pomieszczenia gospodarcze i piwniczne. Zgodnie z harmonogramem inwestycja powinna być oddana do września 2018 roku.